Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A więc w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, powiem Wam, jak powiedzmy w najkrótszym czasie, jak najszybciej wbijać poziomy karnetu bojowego, żeby jak najszybciej odblokować cały karnet, czyli poziom setny. No i później również, jeżeli ktoś ma takie aspiracje, no to poziom również 200, żeby odblokować również dodane niedawno style, super style poziomów. Te oto tutaj. Więc pomówimy sobie o wielu rzeczach, o takich rzeczach, które na pewno wiedzieliście, ale też o rzeczach, których mogliście nie wiedzieć, o których mogliście nie słyszeć, a które mogą wam pomóc. Więc zapraszam do oglądania. Więc na początek zacznijmy se od tego, że od takich trochę pierdół, aczkolwiek może kogoś to zainteresuje, to raczej każdy wie, żeby wbić jeden poziom, trzeba zbierać punkty doświadczenia za różne akcje wykonywane w grze, ale i nie tylko. I jeden poziom to jest 80 tysięcy punktów doświadczenia. Każdy jeden poziom wymaga zdobycia 80k expa. To jest tak mniej więcej. Czy mniej więcej? No taka jest wartość. No i co? I jest na to wiele różnych sposobów, żeby to wbijać. Na pewno wiadomo, za same granie, za wykonywanie różnych akcji w grze, typu nie, otwieranie skrzynek, eliminowanie graczy, czy tam zajęcie jakiejś pozycji w grze. Też może niektórzy z Was zauważyli, ale w grze są też tak zwane wyróżnienia, które właśnie można zdobywać, na przykład za, nie wiem, zabicie przeciwnika trafieniem w głowę, za, nie wiem, otwarcie skrzynki jako pierwszy gracz w meczu, za wylądowanie jako pierwsza osoba w meczu, chyba. No, za różne jakieś takie, powiedzmy, specjalne akcje możecie dostać wyróżnienia i za te wyróżnienia też jest dodatkowy exp. No, ale tego expa nie ma dużo, nie oszukujmy się. Nie jest tak, że takim jednym meczem, samodzielnym expem z mecza jesteście w stanie, nie wiem, wbić jeden poziom. To jest raczej mało prawdopodobne. Więc z pomocą przychodzą zadania. Każdy raczej zadania zna. No ale powiemy sobie, co nie jest o nich, może czegoś się dowiecie. Więc aktualnie, kiedy to nagrywam, mamy w grze dostępne zadania z eventu Triumph Midasa. Mamy zadania Triumph Midasa i zadania Midas przedstawia podłoga to lawa. Ogólnie przy każdym większym jakimś evencie, czy to fabularnym, czy to evencie, nie wiem, na przykład nie wiem, świątecznym, letnim, halloweenowym, przy takich eventach zawsze pojawiają się zadania i zazwyczaj właśnie dają one expo. Więc warto te zadania robić, szczególnie, że te zadania są często limitowane, tak? Tak jak tutaj widzicie, na te zadania zostało jeszcze 5 dni i 23 godziny, czyli tam powiedzmy te niecałe 6 dni. No, te zadania nie są jakieś odkrywcze, one... Jedna właśnie z zasad jest taka, że Epic nigdy nie robi zadań jakichś ultra trudnych. Czasami może im się zdarzy jakieś takie trudniejsze, ale to jest rzadkość. I raczej mimo wszystko zawsze gdzieś tam te zadania koniec końców da się wykonać. Więc warto je robić. No za to akurat jest tylko 10 tysięcy expa. No ale wiecie, po pierwsze, jak wykonacie już tych zadań kilkanaście, no to już to się piętruje, tak? Łączy się. No a po drugie, lepiej być 10 tysięcy expa do przodu, niż żeby potem się okazało, że na przykład te 10 tysięcy nam braknie, nie? I potem se
pluć w brodę, że mogło się zrobić jakieś tam, nie wiem, jakieś proste zadanie, ale się nam nie chciało i przez to coś nas tam ominie, nie? Więc warto patrzeć na te zadania i warto je robić. I właśnie najważniejsze, żebyście mieli, brali pod uwagę, ile zostało czasu do końca, aż te zadania znikną, nie? No bo jak znikną, no to to przepadają i koniec, i już nie wykonacie ich. No i warto też patrzeć, gdzie możecie je wykonywać, te zadania, tak? Na przykład te możecie wykonywać wszędzie. W zwykłym Battle Royale, w Zero Build, albo też w podłodze to lawa, chyba też mi się wydaje. Natomiast te zadania już są stricte właśnie pod podłogę to lawa. Nawet tutaj pisze, dostępne w Midas przedstawia podłoga to lawa. Też właśnie, jeżeli jesteście w jakimś trybie, w którym danych zadań nie da się wykonywać, to one będą wyszarzone. Widzicie, teraz jestem w trybie Midas przedstawia podłoga to lawa i te zadania już nie są wyszarzone, już są podświetlone, czyli mogę je wykonywać, będą mi się zaliczały. Więc też to jest fajny sposób zobaczyć, czy w danym trybie możecie jakieś zadania wykonać, czy też nie. Dobra. Dalej mamy fabuła. Fabuła to są ogólnie zadania fabularne. One w tym sezonie nazywają się fabuła. One w każdym sezonie, jeżeli są, to inaczej się nazywają. No i naprawdę tutaj nie ma za wiele nic do powiedzenia na ich temat. Aktualnie czekamy, za 2 tygodnie pojawi się druga część ich. Na moim kanale znajdziecie poradnik do pierwszej części tych zadań. Jeśli jeszcze ich nie zrobiliście, to gorąco wam polecam. No i ponownie, są to zadania, które naprawdę nie są jakieś trudne. Wiadomo, wymagają one tam jakichś konkretnych rzeczy, nie wiem, udaj się w takie miejsce, zrób to, zrób tamto. Ale warto, no bo po pierwsze exp, a jeżeli jeszcze się dodatkowo gdzieś tam na przykład interesujecie fabułą albo czymś, no to wiecie, to jeszcze przy okazji sobie to poznacie, nie? Więc no warto te zadania wykonywać. Zadania tygodniowe. Co tydzień pojawia się tych zadań 6 bodajże, z czego jedne z nich, 6 albo 5. Teraz nie powiem wam dokładnie, ale wśród tych zadań tygodniowych jedno zadanie jest trochę, nie wiem, trudniejsze, takie bardziej specyficzne, bo normalnie te zadania są takie, no w miarę ogólne, tak? Na przykład tutaj mi jeszcze zostało z 3 tygodnia, zlikwiduj przeciwników nocą w zaświatach lub za dnia na górze Olimp. Ale jedno z tych zadań jest zawsze takie trochę bardziej, no, że może wam zająć trochę więcej czasu. Jak widzicie, normalne zadania dają wam 10 tysięcy expa, a te jedne, powiedzmy, bardziej specyficzne, trudniejsze, chociaż one wcale nie jest jakoś o wiele trudniejsze, daje wam tego expa więcej, bodajże jest to 30. Więc ponownie warto jest to robić. Jeżeli się nie mylę, nie wiem, bo tego teraz nie widzę, aczkolwiek wydaje mi się, że tu jeszcze było taki jakby cel dodatkowy tych zadań tygodniowych, że za wykonanie określonej ich ilości jeszcze zdobywało się dodatkowego expa. Ale tak jak mówię, na razie mi się to nie wyświetla, nie wiem, czy to jest błąd, czy po prostu już tego nie ma. No ale to miejcie to na uwadze, że możecie jeszcze zyskiwać jakiegoś dodatkowego expa. No i te zadania pojawiają się zawsze we wtorki o godzinie 15. Więc co wtorek warto wejść i zobaczyć, jakie są, no i je wykonać. Prawda jest taka, że spora część tych zadań będzie się wykonywała sama, bo one są tak proste. Więc możecie sobie spojrzeć, jakie to są zadania. No i na przykład jak są jakieś bardziej specyficzne, tak na przykład w tym tygodniu właśnie było zadanie
żeby zadać obrażenia przeciwnikom, którzy weszli do bańkosłony lub chwilę po wyjściu z bańkosłony. No to takie trochę jest bardziej specyficzne, nie? Że trzeba tą bańkosłonę wziąć i trzeba jej użyć, no i albo ten przeciwnik musi wejść do was, albo wy musicie wyjść z tego i od razu go zacząć bić, nie? Ale ogólnie te zadania są bardzo proste. Medale ocaleńca. Na cele dodatkowe nie macie co patrzeć, bo po pierwsze nie ma tu expa, a po drugie ta lama już jest z nami od czwarty sezon, ją można odblokować, więc raczej każdy już ją ma, ale my skupiamy się na po prostu zadaniach ocaleńca. Jak widzicie, za każde z nich dostajecie 10 000 expa i macie tych poziomów, no widzicie, zwykłe, no, szare, zielone, niebieskie, fioletowe, złote, te mityczne i, przepraszam, egzotyczne i mityczne. No więc fajnie jest to wykonywać, bo no to jest tak samo jak tutaj. Lepiej jest być 10k expa do przodu niż do tyłu, aczkolwiek no trzeba mieć na względzie, że z każdymi kolejnymi etapami te zadania robią się coraz trudniejsze, tak? Bo na przykład na początku no to musicie zdobyć jedną eliminację, no i zająć tam jakąś, nie wiem, 50. pozycję, 48, 46. Te pierwsze zadania praktycznie robią się same. Ale już potem to rośnie, no i tak jak widzicie na legendarnym poziomie 8, już widzicie, musicie zdobyć 5 likwidacji i przetrwać, aż w meczu zostanie 12 graczy. Nie każdy może być w stanie zrobić 5 eliminacji w meczu. Jednakże później powiem wam o pewnej metodzie, która ułatwi wam wykonanie tych zadań do tego stopnia, że będziecie w stanie wykonać wszystkie etapy, wszystkie aż do mitycznego poziomu pierwszego, ale to potem. Dalej mamy zadania etapowe. Zadania etapowe są zadaniami, które w założeniu nie powinno się na nich skupiać. No bo to są zadania, które też same się robią. I one mają właśnie, każde ma po 20 etapów, tak? Widzicie, podziękuj kierowcy busa. Każdy raczej dziękuje na początku kierowcy busa, więc to się robi samo. Likwiduj wielu graczy. Na tym polega gra, więc też się to robi same. Ukończ zadania meczowe. O zadaniach meczowych też sobie za chwilę powiemy. Więc no też wybieracie, robicie, też się działa, tak? Przetrwaj graczy, samo się robi. Przetrwaj kręgi burzy, samo się robi. No widzicie, tu jest 8 zadań, każde ma 20 etapów. No i za każde jest 5000 expa. Więc to są takie zadania, że najlepiej jest je sobie zobaczyć, co jest do zrobienia i po prostu sobie to robić, ale nawet się tymi zadaniami nie przejmować na samym początku, bo tak jak mówię, one się będą same stopniowo robiły. Powiedzmy już tam później, jak wam będzie na przykład brakowało, nie będziecie mieli co robić, będziecie mieli chęć, to możecie się bardziej na nich skupić, tak? Na przykład, powiedzmy tu z tych trzech, które ja wykonałem, no to pokonaj dystans, można się na tym trochę bardziej skupić. Na wyróżnieniach tak samo. Obrażenia, no to raczej też się samo robi. No ogólnie te zadania są ciężkie, żeby się jakoś bardziej na nich skupić. Ale no, wiadomo mniej więcej o co chodzi. To są takie po prostu zapełniacze. Jak się wykona, to się wykona. Jak nie, to nie. Nie warto tego aż tak bardzo grindować, bo znaczy niby warto, ale no wiadomo, to już zależy od chęci. O. Dalej mamy grę rankingową. I ogólnie tutaj na chwilę obecną nie ma żadnego expa. Za to są tylko nagrody rzeczowe, że tak powiem, tak? Tutaj plecak, tutaj kilof, jakieś graffiti, emotikony, ekran ładowania, banner.
Jednakże, aczkolwiek tego nie jestem w stanie na razie potwierdzić, więc to jest tylko taki mój domysł. W poprzednim sezonie było coś takiego, że po zrobieniu wszystkich tych zadań pojawiło się zadanie tak zwane powtarzalne, które działało w taki sposób, że za przeżycie 22 kręgów burzy w meczach rankingowych zdobywało się 10 tysięcy expo. Więc możliwe, że teraz też tak będzie. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, jest tam tym graczem rankingowym, lubi grać rankingi i tak dalej, no to też gdzieś tam później, po zrobieniu tych wszystkich zadań, może liczyć na jakiś tam bonus tych 10 tysięcy expo, nie? Te zadania, nie wiem czemu mi się tu wyświetlają, ale one są do LEGO. Do LEGO sobie za chwilę przejdziemy. Zadania meczowe. To raczej każdy wie, o co chodzi, tak? Co na początku każdego meczu dostajemy zbiór trzech zadań, z których musimy wybrać jedno zadanie, które wiemy, że będziemy w stanie wykonać. I to naprawdę to jest tyle. Wybieramy te zadanie, robimy je, zdobywamy expa. Dodatkowo właśnie za pierwsze trzy ukończone zadania meczowe danego dnia dostajemy bonusowego expa. Jest to 25 tysięcy expa za pierwsze zadanie meczowe, za jedno zadanie meczowe, 15 tysięcy za drugie i 5 za trzecie, czyli łącznie 45 tysięcy expa. Warto jest to robić dla tego bonusu, dla expa z po prostu z tych zadań i też dla tutaj tych zadań etapowych. Też bardzo warto jest to robić. I tak naprawdę tu nie ma co, tak najlepiej jest właśnie starać się wybierać takie zadania, które mamy pewność, że będziemy w stanie je wykonać. Bo raczej bez sensu jest brać zadanie, którego nie wykonamy, nie? No trochę strata expa. I tu są zadania rozpędu, które one pojawiają się na start sezonu. One pojawiły się już drugi raz na start sezonu, w poprzedniej sezonie też były na start, więc możliwe, że w następnym sezonie też będą, ale wydaje mi się, że każdy z was już powinien je mieć zrobione, ale jeżeli nie, no to też polecam je zrobić, no bo to też jest darmowy exp, 10 tysięcy, plus tu jeszcze chyba jakaś nagroda rzeczowa była. No ale to też nie są zadania trudne, to ogólnie to można powiedzieć, że to są takie zadania, jak sobie przypatrzycie, to w większości one mają was po prostu zaznajomić z nowościami danego sezonu, tak? Tutaj na przykład rzuć wyzwanie bossowi z Olimpu przy ołtarzu. Czyli zaznajomić was z tym, jak się wzywa bossa, jak się z nim walczy. Tutaj pokazać wam działanie gromu Zeusa. Tutaj właśnie pokazanie, że na skrzydłach Ikara możecie pikować, uderzać wrogów. Stacje modyfikacji, że teraz w bunkrach są. Te trzy zrywy, będąc pod wpływem zrywu z zaświatów. Takie rzeczy, nie? Pokazać wam, co się zmieniło i jak to działa i tak dalej, i tak dalej. I w sumie to jest tyle. Tu są postacie, one raczej nic nie dają. Odkrywanie ich... Wydaje mi się, że nic nie daje. Kolejna rzecz to jest odkrycie mapy. Jeżeli nie macie odkrytej mapy w całości jeszcze, to również zalecam wam to zrobić, bo za każdą odkrytą nazwaną albo też nienazwaną lokację zdobywacie expa. Więc jedna najważniejsza zasada w wbijaniu karnetu: zawsze warto jest zdobywać każdy exp, niż go pomijać. Bo zawsze każdy exp się może przydać. Więc to były zadania. Tak w skrócie. No ale myślę, że to raczej każdy tutaj wiedział, ogarniał co i jak działa. Więc teraz kolejna metoda, której osobiście nie polecam, gdyż wymaga ona zainwestowania w grę. Niestety to jest
no po prostu kupienia sobie poziomów, tak? Zawsze, zawsze raz w sezonie macie dostępny taki pakiet 25 poziomów karnetu bojowego po obniżonej cenie, tak? Normalnie 25 poziomów karnetu bojowego kosztuje 3750 dolców, a raz na sezon możecie kupić go w cenie promocyjnej za 1850. No i tak samo, jak sobie tutaj wejdziecie, gdzie to jest? Tu kup poziomy, to widzicie jeden poziom 150 feudolców i w każdym sezonie możecie kupić tylko i wyłącznie 100 poziomów. Czego możecie też kupować teraz poziomy powyżej setnego poziomu, jednakże to tu chyba gdzieś pisało, aczkolwiek teraz nie pamiętam. A nie, aż do poziomu 200, ok. Czyli możecie kupić raz na sezon możecie kupić 100 poziomów, ale tylko do 200, powyżej 200 już nie możecie. Pamiętam, kiedyś było chyba do 150 czy do 175, był mniejszy ten limit, ale widocznie musieli go teraz zwiększyć. Ale tak jak mówię, tego kompletnie nie polecam, no bo po pierwsze są lepsze rzeczy, na które feudolce można wydać, a kupowanie czegoś, co można wbić po prostu grając, no to raczej mija się to z celem. Dobrze, teraz powiemy sobie o różnych trybach, więc przejdziemy na razie do trybu LEGO i od niego sobie zaczniemy. Więc w LEGO mamy osobny zestaw zadań. Jak widzicie, na chwilę obecną ja mam tutaj dwa zestawy zadań. Czas powędkować i szkoła przetrwania. To są, te czas powędkować to są zadania związane z, no, z wędkowaniem, tak jak się można domyślić. I tu mamy takie trzy zadania prostsze, a tu takie już bardziej specyficzne, tak, takie mistrzowskie. No ale jak widzicie, za każde z nich dostajemy tylko 2000 expa, za wykonanie ich wszystkich w danej kategorii 15000 expa. Ale tak, ponownie, będę to pewnie dzisiaj wiele razy powtarzał jeszcze, warto mieć 2000 expa niż go nie mieć. No więc możecie sobie też podejrzeć te zadania, jeżeli gracie w LEGO, może jakieś wam się uda zrobić. One nie są trudne, raczej nie powinno być problemu. Tu są takie no bardziej na przetrwanie, tak, czy na przykład wioskę 10 poziomu w Suchej Dolinie musicie zrobić. Tutaj stworzyć 3 przedmioty. No takie proste zadania. No w większości proste raczej. Więc to jest to. Aczkolwiek jest inny sposób w LEGO. Bardziej bardziej korzystny. Mianowicie po prostu granie w LEGO. Otóż okazuje się, że za każde 15 minut rozegrane w trybie LEGO, czy to w świecie przetrwania, czy to w świecie piaskownicy, otrzymujecie 30000 expa. Tak po prostu. Po prostu za to, że gracie 15 minut, łącznie możecie zebrać w ten sposób expa przez 3,5 godziny. Czyli co 15 minut aż do przez 3,5 godziny dostajecie 30000 expa. Tam jest 420 milionów expa. Coś takiego. No ogólnie przekłada się to na 5 poziomów. Więc to jest naprawdę. To jest prawdopodobnie jeden z najlepszych aktualnie sposobów zdobywania expa. Po prostu wchodzicie i gracie. I nawet, powiem więcej, ogólnie jest to czasami ostatnio trochę zbugowane. Też po tej aktualizacji widziałem, że dużo ludzi też zaczęło
pisać, że gdzieś tam im to nie działa, ale istnieje szansa, że nie musicie nawet w tym LEGO nic robić. Możecie po prostu wejść, coś tam powiedzmy chwilę porobić, żeby system widział, że gracie. Powiedzmy tam te pierwsze 15 minut, aż dostaniecie pierwszego expa. I potem możecie sobie na te 3,5 godziny iść gdzieś, zająć się czymkolwiek innym. I tego expa i tak powinniście dostawać. Ale mówię, to coś jest z tym zepsute. Nie zawsze to działa. Więc po prostu musicie to sprawdzić. Ale za samo granie przez te 3,5 godziny na pewno ten exp jest. Więc no tak jak mówię, jest to aktualnie chyba jeden z najlepszych sposobów zdobywania poziomów. 5 poziomów, no to jest dużo. Jakbyście tak robili codziennie, to macie w 20 dni macie cały karnet od poziomu pierwszego do setnego w 20 dni. To jest naprawdę hit. No i ten exp się resetuje chyba ze sklepem. Albo tak jak sklep się resetuje, albo tak jak się resetują te zadania, szybkie zadania dzienne. Albo tak jak się resetują te zadania meczowe, te cele dodatkowe dnia. Teraz nie jestem do końca pewien właśnie, czy to tak jak sklep, czyli o pierwszej w nocy, czy tak jak... czy tam powiedzmy o tej 15 się to resetuje, ale resetuje się to i po prostu codziennie możecie te 5 poziomów wbić. Idąc dalej, Rocket Racing. Ten tryb jest najsłabszy, jeżeli chodzi o zdobywanie expa, gdyż tutaj expa zdobywa się tylko i wyłącznie za zadania dzienne. Więc każde zadanie, widzicie, daje wam 1000 expa tylko. No i za wykonanie 2, 4 i 6 wyzwań dziennie dostajecie jeszcze po 15k, czyli łącznie 45k, czyli powiedzmy, jeżeli wykonacie dziennie po prostu 6 zadań, no to macie 48 tysięcy expa. No ale to jest tyle. Za same granie w tym trybie nie ma expa, więc jeśli ktoś... Aha, i teraz mi zniknęły te zadania. Okej. No, zniknęły. Więc, że tak powiem, jeśli ktoś, powiedzmy, lubi ten tryb, lubi się tam od czasu do czasu pościgać, no to spoko. Sobie wejść, te 6 zadań zrobić, jakiś exp jest, ale na pewno nie jest to tryb, na którym można całkowicie w 100% polegać, jeżeli chodzi o zdobywanie tego expa. I mamy jeszcze tryb festiwalowy, który dzieli się na scenę główną i na scenę jamową. I tutaj również, tak samo jak w LEGO, dostajemy 30 tysięcy expa za każde 15 minut spędzone w jednym z tych dwóch trybów. Też... Oła, przepraszam. Maksymalny limit osiąga się po 3,5 godzinach. Jednakże tutaj od razu mówię, że tutaj niestety, ale... pasywny przypływ tego expa nie działa, jeżeli jesteście AFK. Musicie tutaj... No musicie grać. Musicie wykonywać jakieś ruchy. Bo jeżeli będziecie AFK, no to niestety, ale system wam tego expa nie zaciągnie, więc jeżeli chodzi o tryb festiwalowy, to już zależy od tego, czy lubicie ten tryb, no i czy jesteście gotowi, powiedzmy, spędzić w tym trybie te 3,5 godziny, nie? Jeżeli, powiedzmy, połączycie to z LEGO, to w tym momencie już macie 10 poziomów dziennie, no tylko znajdźcie 7 godzin dziennie, żeby najpierw przez 3,5 siedzieć w LEGO, a potem kolejne 3,5 tutaj, nie? No raczej jest to mało realne, ale taka opcja istnieje, więc też ten tryb polecam, jeśli lubicie sobie pograć
muzykę i tak dalej, i tak dalej. Kolejny tryb jest dla osób, które go posiadają. Nie, aż nie każdy ten tryb posiada, jest to ratowanie świata. Ratowanie świata, wiadomo, jest trybem płatnym. Można go zdobyć poprzez zakup tego oto pakietu. No aktualnie jest to ten pakiet, pakiet Winderman 2.0. I on nadaje dostęp do kampanii. O, dostęp do kampanii PvE Ratowanie Świata. No i tutaj również za... Ogólnie ten tryb też bardzo dużo expa przyznaje, to trzeba przyznać. Jednakże trzeba po prostu lubić ten tryb. Niestety ja nie jestem jego wielkim fanem. Jeśli ktoś go lubi, to jak najbardziej go polecam, bo dużo expa można tutaj wyrwać. Ale jeżeli ktoś nie ma tego, albo nie lubi tego trybu, to nie ma się co tam tak naprawdę tym katować, nie? No i ostatni tryb, jaki w grze jest dostępny, najliczniejszy, no to oczywiście tryby kreatywne. I te dzielą się tak naprawdę na dwa... Dzielą się na dwie grupy, powiedzmy. Pierwsza grupa to są, powiedzmy, mapy, gdzie jest po prostu zwykłe zdobywanie expa, tak? Na przykład taki The Pit. Ogólnie jak szukacie map, to musicie szukać map z taką oto ikonką expa. Tylko te mapy z tą ikonką będą wam dawały expa. No i właśnie są mapy typu The Pit, typu czerwony kontra niebieski, typu jakieś tutaj build fights. Są też jakieś mapy typu parkury, jakieś... Czekajcie, gdzieś znajdę. Może... Czekajcie, próbuję znaleźć jakieś mapy typu parkour. Albo, o, devrany. Miałem na myśli devrany. No, ale są właśnie jakieś devrany. No, to już po prostu zależy od tego, co kto lubi. Po prostu wtedy gracie, no i za różne rzeczy zdobywacie tam expo. Na przykład na takich depitach, albo właśnie Red vs. Blue, no to za eliminowanie się, za czas spędzony w trybie też są jakieś expy. Więc to jest jeden typ map, który wam daje expa. Natomiast drugi typ map to są mapy z tak zwanym AFK expem. Czyli to są mapy, gdzie po wykonaniu pewnych ukrytych czynności, czy tutaj znalezieniu jakichś ukrytych przycisków, wejściu z nimi w interakcję, wpisaniu tam jakichś kodów czasami specjalnych i tak dalej, włączacie na tych mapach pasywny przyrost expa. I w ten sposób też możecie nabijać potężne ilości tego expa. Jednakże z tymi rodzajami map trzeba bardzo uważać, gdyż no nie wszystkie one działają. Czasami jest na przykład tak, że zobaczycie jakiś, na YouTubie znajdziecie jakąś mapę, typu wam pokaże, że o, ile to on expa nie zdobywa na tym. Wy się nakręcicie, wejdziecie na tą mapę i nagle się okaże, że wy zdobędziecie tylko, nie wiem, połowę albo nawet i mniej tego, co on zdobył, nie? A czasami nawet może być tak, że nie zdobędziecie nic. Czasami też jest na przykład tak, że wyjdziecie w jeden dzień, zdobędziecie dużo expa, wejdziecie na następny dzień, nagle się okaże, że już mapka nie działa. Więc z tym rodzajem map trzeba uważać. I takich rodzajów map najlepiej jest szukać po prostu na YouTubie. Wiecie, wpisujecie AFK Creative Maps albo coś takiego. No i po prostu najlepiej jest ich tak szukać. Ja od siebie... czekajcie. Ja ogólnie nie korzystam z takich map. Kiedyś z nich korzystałem, ale teraz już przestałem.
Ale mój jeden z moich widzów to Multivan. Nie, możecie go kojarzyć. Polecił mi pewnego YouTube, znaczy polecił mi. No, podał nazwę jednego z YouTuberów, od którego on te mapki sobie bierze. Ale właśnie on też napisał wprost, że nie wszystkie te mapki działają i po prostu trzeba te mapki sprawdzać. Właśnie czy one działają, czy też nie. Aczkolwiek jak oglądałem u niego, no to jest gdzieś tam ten wybór tych mapek jest dosyć duży. Nazwa tego YouTubera to jest Garz. Ja w opisie tego filmu postaram się podrzucić link do tego kanału. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym typem mapek, to no to na tamtym kanale znajdziecie ich całą masę. Tam wiedziałem, że było ich dużo, były różne. No tylko tak jak mówię, musicie sobie pooglądać, które działają, które nie. No i na pewno też jest to jakiś sposób na zdobywanie tego expa. I teraz na sam koniec chciałbym powiedzieć właśnie o pewnej metodzie, o pewnym sposobie, jak ułatwić sobie wykonywanie zadań i zdobywanie expa. No bo nie oszukujmy się. Wykonanie zadania to jest jakiegoś zadania, no to jest jedno. Ale spróbować wykonać je w normalnych meczach, no nie dla każdego musi to być proste zadanie, tak? No nie oszukujmy się, w grze jest dużo spoceńców, dużo graczy, którzy grają z typowym nastawieniem na to, żeby wygrać, żeby zniszczyć przeciwnika. No i raczej nie będą patrzeć na to, że nie wiem, że wy na przykład chcecie wykonać jakieś zadanie czy cokolwiek. Oni mają to gdzieś. Dlatego jest pewien sposób, żeby tak jak mówię, ułatwić sobie to zadanie. Nie pokażę wam tego dzisiaj, jak to działa czy cokolwiek, aczkolwiek jutro chcę zrobić, jutro będę robił streama, na którym będę wykonywał te wszystkie zadania Triumph Midasa, te wszystkie 5 zestawów zadań. I właśnie przy wykonywaniu tych zadań pokażę wam wtedy właśnie w ten sposób, jak on dokładnie działa, jak go wywołać i tak dalej. A dzisiaj wam po prostu okrótce o tym powiem. Więc sposób, o którym chcę wam powiedzieć, to jest tak zwana metoda na bot lobbies. Nazwa pochodzi od botów i nie chodzi tutaj o słabych graczy. Chodzi tutaj o prawdziwe boty, o jednostki sterowane przez komputer, przez AI. Więc wraz z początkiem rozdziału drugiego Epic do gry wprowadziło właśnie boty, jednostki kontrolowane przez AI komputerowe. Zostało to wprowadzone ze względu na to, że w tamtym czasie Fortnite miał już ponad 2 lata, no i gdzieś ten, wiecie, skill floor, ten poziom umiejętności graczy wzrósł do takiego stopnia, że no nowy gracz nie miał tak naprawdę szans za bardzo się do tej gry wdrożyć, bo jak tylko zaczynał grać w tą grę, no to od razu trafiał na tych wszystkich właśnie super wybitnych graczy, tak ich nazwijmy, no i po prostu odbijał się od tej gry, no bo raczej nie chciało mu się już więcej grać w grę, w której po prostu mu nie szło i nawet nie miał za bardzo jak nauczyć się. Albo po prostu nie chciał się nauczyć. Różnie to bywa. Dlatego Epic właśnie wprowadził wtedy boty. I system ten działa na tej zasadzie, że kiedy tworzycie nowe konto, to pierwsze kilka meczy gracie tylko i wyłącznie na same boty. Wraz ze wzrostem poziomu waszego konta ta ilość botów spada, te boty zaczynają się wymieszywać z zwykłymi graczami,
aż w pewnym momencie botów już nie ma w ogóle. Plus dodatkowo jeszcze jest taki system wprowadzony, że jeżeli idzie wam bardzo źle, przegrywacie dużo gier z rzędu, to stopniowo ten poziom, wasz poziom też jest obniżany i gdzieś tam te boty też znowu będą do tej puli graczy wam dobieranych wrzucane. Więc boty nie są zarezerwowane tylko dla nowych kont, ale też właśnie dla graczy, którym po prostu akurat idzie trochę gorzej, tak żeby po prostu mogli się gdzieś tam odbić i znowu nabrać chęć do grania, nie? Taki po prostu system napędzający to, żeby ciągle chcieć w tą grę grać. Żeby nie doszło do czegoś takiego, że nie wiem, zostaniecie 20 gier z rzędu zmiażdżeni i po prostu stwierdzicie, że to nie ma sensu i z gry odejdziecie. Jest pewien sposób, żeby te boty wywołać manualnie. Żeby doprowadzić do tego, żeby co grę mieć być w grze z 98 innymi botami. Jednostkami kontrolowanymi przez AI. Aby to zrobić, musicie na początku założyć zupełnie nowe konto. Całkowicie od zera. Bo musi one mieć... I teraz to jest właśnie różnie. Ogólnie się mówi, że to konto musi mieć poniżej 30 poziomu. Że powyżej 30 poziomu już się żadne boty nie pojawiają i tak dalej. Aczkolwiek ja z doświadczenia wiem, że u mnie boty znikały już po wbiciu poziomu 10 konta. Więc po prostu najlepiej jest właśnie stworzyć te zupełnie nowe konto i gdzieś tam pilnować, żeby do tego 10 nie dotarło. Kiedy już to zrobicie, wtedy logujecie się na te nowo stworzone konto na jakimś innym urządzeniu niż główne, na którym gracie. Może to być telefon, może to być konsola, jeżeli taką posiadacie. Lub jeżeli nie posiadacie telefonu obsługującego Fortnite'a bądź żadnego innego urządzenia, na którym moglibyście to odpalić, to istnieje coś takiego jak Xbox Cloud Gaming, czyli granie w chmurze. To działa na wszystkich, więc po prostu odpalacie to na telefonie. Musicie po prostu wtedy połączyć te nowo stworzone konto Epica z kontem Microsoft. Logujecie się przez Xbox Cloud Gaming, no i macie. Kiedy już się zalogujecie, to dodajecie te nowe konto do swoich znajomych na swoim głównym koncie. U mnie jest już wam powiem, tylko je znajdę. Czekajcie. A, nie ma. No dobra. U mnie jest to... No jeszcze mi się tu włącza, ale... O, u mnie jest to te konto. John Spilly 04. Chyba. Albo nie? Nie, chyba to jest to. Tak, to jest to. Więc dodajecie do znajomych, następnie wchodzicie razem z tym danym kontem do gry, przy czym musicie pamiętać, że te dodatkowe konto musi mieć koronę, musi mieć władzę nad lobby. Dlatego najprościej jest po prostu, możecie albo dołączyć... zaprosić te konto i przekazać mu kontrolę, lub możecie po prostu z tego dodatkowego konta zaprosić siebie, swoje główne konto i wtedy od razu tamte konto będzie już właścicielem tej ekipy. I kiedy to zrobicie, no to wchodzicie już do gry.
To co jest ważne, bot lobbies działają tylko w zwykłych trybach, czyli tylko z zero budowania i w Battle Royale. W trybach okresowych, jak na przykład podłoga, Midas przedstawia podłoga to lawa, boty nie działają, te bot lobbies. Więc tam nie ma co próbować. I ogólnie tryb, który wybierzecie, nie ma za bardzo znaczenia. Mogą to być... znaczy ma pewne znaczenie, ale jakby inaczej. Możecie grać w parach, możecie grać w trójkach, możecie grać w oddziałach. Jedyna różnica jest taka, że ja najbardziej polecam oddziały, gdyż wtedy macie możliwość zdobycia większej ilości expa. Ponieważ jednym z wyróżnień, to o czym mówiłem, te wyróżnienia, czyli te jakieś dodatkowy exp, który możecie zdobyć w meczu, jednym z wyróżnień jest robienie wielu likwidacji w krótkim czasie. Wiecie, dwie likwidacje pod rząd, trzy likwidacje pod rząd, cztery likwidacje pod rząd i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie to wam bardzo łatwo zrobić. Po prostu powalicie przeciwnika, nie dobijecie go, tylko zaczniecie powalać pozostałych. Jak zabijecie ostatniego, no to w tym momencie wszyscy padną i wam wyskoczy, że zabiliście cztery osoby w krótkim czasie, nie? Dlatego ja polecam oddziały, ale ogólnie jeżeli chcecie grać w trójkach albo w parach, to nie ma problemu. I tak samo możecie grać więcej osób, tak? Możecie na przykład zaprosić jeszcze do dwóch jakichś znajomych i możecie na przykład maksymalnie w trójkę nabijać sobie ten dodatkowy exp. Tylko właśnie te jedne miejsce zawsze będzie zajęte przez te dodatkowe konto. No i wtedy tam naprawdę możecie robić wszystko. Zdobywać expa za akcje w meczu, za wyróżnienia, wykonywać zadania jakieś. Też jeżeli na przykład jakieś zadania są właśnie trudniejsze, macie na przykład problem z wykonaniem ich w zwykłych trybach ze zwykłymi ludźmi, tu jest bardzo łatwo to zrobić. Oczywiście, żeby nie było, te boty nie są też jakieś ultra głupie. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tego, że was zabiją. Jest taka możliwość, no ale ogólnie możecie się tutaj trochę bardziej wychillować, bo mimo wszystko nie jest tak, że dostaniecie nagle jakiś laser, nie wiem, i wam zdrowie spadnie z 200 do 0 w sekundę, bo te boty nie trafiają zawsze, trafiają raz na jakiś czas, czasami właśnie im się zdarzy, że trafią kilka pocisków pod rząd, ale ogólnie jest prościej. I jedyne w sumie, co mi zostało jeszcze do powiedzenia, bo na pewno takie pytania się pojawią, czyli czy ta metoda jest bezpieczna, czy jest legitna, czy nie będzie czegoś takiego, że na przykład tego użyjecie i na następny dzień, nie wiem, będziecie próbowali wejść do gry i się okaże, że dostaliście bana za to, albo cokolwiek. Ta metoda jest bezpieczna, nie grozi wam za to żadna banicja. Ogólnie Epic nie wypowiedziało się nigdy na temat bot lobbies. Nigdy jakiegoś swojego stanowiska nie przyjęło. Jednakże zakładając, że tak jak mówię, bot lobbies istnieją od początku rozdziału drugiego. Mamy rozdział piąty. I przez cały ten czas nie zaszły praktycznie żadne zmiany. W tym temacie nie zostało to w żaden sposób usunięte ani nic. No to raczej jest prosta odpowiedź, że Epic gdzieś tam pozwala na robienie czegoś takiego. No bo w pewnym sensie nie jest to nadużywanie. Nie jest to nadużywanie tych nie wiem, jakiejś mechaniki gry. Bo teoretycznie jakbyście zagrali z nowym graczem, to też byście coś takiego mieli. Tylko po prostu wtedy mielibyście to tam, nie wiem, te kilka pierwszych meczy, a nie każdy mecz. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Kiedy już wejdziecie do gry z tym kontem, to bardzo ważne,
kiedy tylko pojawi się odliczanie 10-sekundowe do startu busa bojowego, to wtedy wychodzicie tym dodatkowym kątem z gry. To jest bardzo ważny krok. Musicie wyjść tym kątem do lobby, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to te konto będzie brało udział w grze. Tym sposobem będzie zdobywało expa, wbijało poziomy, no i szybciej wam jakby te konto stanie się bezużyteczne, szybciej wam się po prostu przestanie wam się dodawać do gry same boty, nie? Dlatego bardzo ważne jest właśnie to, żeby jak tylko wyskoczy te 10 sekund do startu busa bojowego, po prostu klikacie escape, czy tam no wchodzicie w opcje, jeżeli gracie na konsoli, no i klikacie chyba tu i wyjdź do lobby i tyle. Więc jeszcze sobie mogę wam to pokazać na szybko. Pozwolicie, że się zaproszę. Okej, czekajcie. No, jak widzicie, teraz jestem z tym dodatkowym kontem w lobby. Tak jak mówiłem, bardzo ważne, on musi mieć koronę. Ma pierwszy poziom. No i teraz po prostu klikam gotowość. Tu gotowość na dodatkowym urządzeniu. I tak jak mówię, jak tylko pojawi się odliczanie do startu busa bojowego, te 10 sekund, tym dodatkowym kontem wychodzę do lobby. I to jest wszystko. Później już normalnie rozgrywam sobie grę z botami. Więc to była właśnie ta metoda. I naprawdę to by było na tyle w tym filmie. Jest jeszcze jedna fajna metoda, którą można wykonać już w grze, która też może wam po pierwsze dać trochę bonusowego expa. Możecie ją wykonywać co mecz i ona jest też wam w stanie pomóc w szybszym zrobieniu tych dwóch zadań etapowych, czyli zdobądź wyróżnienia i zadaj obrażenia przeciwnikom. Jest to tak zwana metoda na darmowe, na niedarmowe, nie darmowe, tylko nielimitowane miniony. Ale to o tym wam już powiem więcej jutro na streamie, bo to już jest metoda, którą bym wam musiał dokładnie pokazać w grze. Więc też wam jutro ją właśnie pokażę na streamie w grze. Więc to by było na tyle. Jeżeli mogę wam zagwarantować, że jeżeli zastosujecie te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem, czyli będziecie wykonywać swoje zadania, powiedzmy tam będziecie grali w Telego albo w ten festiwal codziennie, tak, będziecie, albo jakąś mapkę kreatywną sobie będziecie używać, jeszcze na przykład weźmiecie właśnie sobie te bot lobbies, żeby sobie trochę ułatwić życie, to na spokojnie wbijecie poziom setny, a nawet i dwusetny, bo nie jest to trudne. Taka jeszcze jedna rada, jeżeli mogę wam polecić, to kiedyś bawiłem się bardzo dawno temu w obliczania tego, ile minimalnie poziomów trzeba bić tygodniowo, żeby wyrobić się do końca sezonu, i mogę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie w stanie w przeciągu tygodnia wbić minimum 21 poziomów, czyli powiedzmy 3 poziomy dziennie, to na spokojnie do końca sezonu zrobicie poziom 200, czyli odblokujecie cały ten karnet, całe nagrody karnetu bojowego, całe nagrody dodatkowe. Więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji, żeby nie przegapić innych materiałów na moim kanale. I widzimy się następnym razem. Na razie.